Halo, moje kochane dzieci! Kręcicie się tak cały dzień? A czy pamiętacie, że dzisiaj przyjeżdżają do nas kuzyni z dalekiego lodowca? Tak właśnie się rozglądam, bo już powinni być gdzieś tutaj niedaleko. Mamo, mamo, a jak oni wyglądają? Czy są tak samo jak my, tacy niebiescy? Tak, moje kochane dzieci, są bardzo do nas podobni, tylko troszeczkę mniejsi i mają czarne futerko, a my mamy błękitne. No ale teraz to ja już się troszeczkę niecierpliwie. Mamo, masz rację, powinni być tutaj już parę godzin temu. Ojejku, mam nadzieję, że nic się nie stało. Sami nie damy rady ich znaleźć. No tak, sami sobie z tym nie poradzimy. No przecież nie zostawię was tutaj samych i nie pójdę szukać naszych kuzynów. Dobra, to jest specjalne zadanie dla Rajdera i jego psiaków. Słyszałam, że już niejedną akcję dobrze zrobili. Hej, Chase, słyszałeś? Jest specjalne zadanie w Dolinie Pingwinów. Potrzebują naszej pomocy. Wszystkie inne psiaki są zajęte, a ja muszę zostać w bazie, więc to zadanie dla ciebie. Okej, wszystko wiem. Mam znaleźć dwa zagubione pingwiny. Na pewno sobie z tym poradzę, tylko najpierw idę po specjalny strój zimowy. Okej, jestem. Mam dobre buty, świetny strój i odpowiednią czapkę. Mogę ruszać na poszukiwania pingwinów. Dobra, dotarłem do Doliny Pingwinów. Ojej, lodowisko! Zaraz się przewrócę. Okej, to pingwiny są dwa, biało-czarne i muszę je odprowadzić do dolinki. Okej, zaraz na pewno je znajdę. Czy mi się wydawało, czy ktoś się chowa za tą górą śniegu? Ej, kto tam jest? O, tu jesteś, maluchu! Udało mi się znaleźć pierwszego pingwina. Co ty tutaj robisz? No cześć! Jak to co robię? Szedłem do mojego kuzynostwa i się zgubiłem po drodze. Na dodatek mój brat się gdzieś zapodział. A ty wiesz, jak trafić do Doliny Pingwinów? Spokojnie, spokojnie, właśnie tutaj po to jestem. Miałem was odnaleźć i spokojnie zaprowadzić do kuzynostwa. Chodź za mną, zaraz poszukamy twojego brata. Wiesz może, gdzie jest twój brat? Nie mam pojęcia, ale jeszcze przed chwilą tutaj był. Sprawdźmy za każdą górką śniegu, może leży. Wiesz, on jest troszeczkę strachliwy. Tutaj go nie ma. Tutaj też go nie ma. Okej, to zostało mi sprawdzić za tą górką. Czy ktoś tutaj się chowa? O, jesteś! Drugi pingwin znaleziony. Wychodź, znalazłem już twojego brata. O, dzięki wielkie, psiaku. Byłem tutaj zupełnie sam i bardzo się bałem. Szybko zabierz mnie do mojego brata. O, dobrze, że jesteś, bracie. Strasznie się bałem być tutaj zupełnie sam. Szybko, szybko zabierz mnie do domu. Dobra, pingwinki, teraz ładnie za mną. Nie oddalajcie się za daleko i zaraz będziemy u waszej szalonej rodzinki. Mamo, mamo, spójrz! To Rajder! Nadchodzi z naszym kuzynostwem! No witam serdecznie! Oto wasi kuzyni! Przyprowadziłem bidulki! Zakopały się w śniegu i kompletnie nie wiedziały, w którą stronę się udać! Wow! Dzięki, Rajder! Witam was, kochani! To ja, wasza ciocia! Dobrze, że już jesteście! Witaj, ciociu! My też się cieszymy, że dotarliśmy tutaj cali i zdrowi! No, no to widzę, że zadanie wykonane i już nie będę wam potrzebny. Mogę spokojnie wracać. Nie tak szybko! Wiesz co? Na koniec, w ramach podziękowań, zapraszamy ciebie i resztę na wspaniałą lodową karuzelę. Wskakujcie! Trzymajcie się mocno! Lodowa karuzela rusza! My, pingwinki, uwielbiamy się tak bujać. A wam, kochani, podobała się zimowa przygoda Chase'a? Koniecznie zostawcie komentarz i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!